Dzień dobry, witamy Was serdecznie w naszym podcaście. Sezon drugi, witamy. Odcinek siódmy. Ale zleciało. Dzisiaj będziemy, proszę Państwa, rozmawiać nie do końca o grach klasycznych, tylko co gra musi zrobić, żeby stać się klasykiem, takim bestsellerem. A może jeszcze inaczej, Marcinie. Ja bym powiedział, że my będziemy dzisiaj się zajmować grami, które według nas są przykładem gier klasycznych albo kultowych. W ogóle też będziemy sobie mówić, które możemy nazwać grami klasycznymi, a które grami kultowymi, bo pojęcia są różne i nawet słownik języka polskiego mówi ci o tym, że co innego coś jest klasyczne, a co innego jakieś coś jest kultowe. A rozumiem, no dobrze. Chwilę sobie oczywiście o tym porozmawiamy, ale Piotrze, co tam było grane u Ciebie ostatnio? Co tam było grane? To znaczy tak, to co mogę powiedzieć, to co razem ostatnio ogrywaliśmy i co jest związane z naszym kanałem, z prezentacjami, z recenzjami, to graliśmy ostatnio w Sierra West razem. I muszę powiedzieć, że przyjemnie się grało. Początek był taki ciężki, ale oczywiście odsyłam Was do prezentacji na kanale Pogramy TV, wpadajcie na tuby. Jeżeli to słuchacie na Spotify czy tam na iTunes, to tam się dowiecie, dlaczego nam się gra spodoba, bo możemy powiedzieć, że nam się mimo wszystko spodobała, nie? Ciężkie euro. Ciężkie euro dla graczy, którzy już są zaznajomieni z mechaniką worker placement i nie jest im straszna, trudna w czytaniu instrukcja. I taka dość nieintuicyjna, bym powiedział. Prawda? No ale jeżeli kupujesz trudną grę, to chyba na tym to polega, że ma być trudno. Bo cała zabawa zaczyna się od czytania instrukcji. Dokładnie. Ma być ciężko i trudno i mają lać się poty. No dobrze, ja ogarniam Black Angel, żebyśmy mogli ją zrecenzować, żebyśmy mogli sobie zagrać. I co, jakieś tam instrukcje już przerobiłeś? Możesz coś więcej powiedzieć? Wiesz co, w ogóle dziwi mnie to, bo ja nie wiem, kiedy my otrzymaliśmy do zrecenzowania tę grę, to znaczy... kiedy pojawiła się w magazynie u wydawcy, kiedy pojawiła się u nas i czy inni recenzenci dostali ją w tym samym czasie, kiedy my, bo w momencie, kiedy ta gra była u nas w paczkomacie, to dwa kanały już zrobiły emisję tego. Myślę, że po prostu ktoś tu ma fory. Albo ktoś ma fory, albo ktoś mi wcisnął kit, że grał. Bo ta gra jest duża, jest skomplikowana i nie wierzę, że ktoś potrafił ograć tę grę w 2 godziny. Słuchaj, no są gorsze i lepsze kanały planszówkowe. Niektóre otrzymują to dużo, dużo wcześniej, albo dostają na przykład już jakieś pudełka, tak wiesz, takie prototypów już. A to może tak być rzeczywiście, to bardzo nie przepraszam, jakby zawsze szukam złych intencji. Nie wiemy intencji tego. Szukam. Dobrze, no jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że o czasie otrzymaliśmy dodatki do Cywilizacji poprzez wieki, która też będzie na naszym kanale. Ja się bardzo cieszę, bo ja Cywilizację bardzo lubię. Ona dzisiaj się pojawi jeszcze raz. W naszej wypowiedzi będziemy mieli tutaj oczywiście, proszę Państwa, nowych liderów i myślę, że to chyba był taki największy smaczek, na który ludzie czekali, jeżeli chodzi o podstawową wersję gry. Mamy też nowe cuda, jakieś nowe karty militarne, więc to po prostu nam dorzuca parę dobrych rzeczy do samej gry. Będziemy ten dodatek prezentować. Rozumiem, że Tomek nas informował, że będzie jeszcze coś, tak, wysłane do nas? To znaczy, Tomek wspomina nam również o dodatku do Władcy Pierścieni. A, Władcę Pierścieni, taki rozumiem. Duży dodatek do takiej dużej gry z aplikacją. Podróże przez Śródziemie. Tak, Podróże przez Śródziemie, więc dostaniemy jeszcze taki dodatek. Raczej na naszym kanale nie prezentujemy, znaczy nie mamy odcinków poświęconych tylko dodatkom. Nie? Jakby nie robimy czegoś takiego. Nie, nie mamy czegoś takiego. To po prostu, no jak się pojawia dodatek, no to prezentujemy dodatek. No, no tak, chyba, że będziemy prezentować na pewno raczej duże dodatki, małych takich, które wprowadzają jakieś twisty, to niekoniecznie. Ale wiesz co, ja chciałem jeszcze jedno powiedzieć. No, coś mnie takiego, też się coś przypomniało. Bo myślę, że podcast jest dobrym takim momentem, kiedy możemy nieco powiedzieć o czymś mniejszym, prawda? Jakieś czyli dodatka. Co, chciałbyś prezentować dodatki w podcaście? Na przykład. Ale wiesz, no, to jest taki program publicystyczny. Ludzie jedą samochodem i słuchają nas. Ale... nie wiem, czy będziesz mógł możliwość opisania na przykład... W 100% nigdy, nie? W 100% no nie, ale możesz narobić smaczku już, nie? Komuś. Wystarczy, że robimy to, co teraz robimy, czyli informujemy, co będzie na kanale. No dobrze, ale tak właśnie z ciekawości, bo wiem, że ty grasz w Cywilizację poprzez bieki również tą taką mobilną, tą taką cyfrową. No jest szybciej. Jest szybciej, ale pytam w kontekście tego dodatku. Cuda i liderzy też są tam dostępni? Czy to jest takie w ogóle związane tylko z papierową wersją? Uwaga, mój nieprofesjonalizm się teraz objawi, znaczy nie mam pojęcia. Nie wiesz. Bo ja w Cywilizację tą mobilną grałem ostatnio chyba w święta Bożego Narodzenia.
Więc się nie wypowiem. Od tej gry trzeba odpocząć, wiesz, to jest gra, którą nie można grać codziennie. Jeżeli ktoś gra codziennie, to jest według mnie już uzależniony. Może tak być. Ja tylko chciałem powiedzieć, bo zapomniałem odnośnie tego, co jest grane. Wyobraź sobie, że znalazłem chwilę czasu, żeby zagrać w grę komputerową. I zagrałem sobie, proszę państwa, w taką grę, to było demo dostępne na Steamie do sprawdzenia, takie beta testy, gry o budowaniu miast w Egipcie. I to jest takie troszeczkę odniesienie do gier firmy Sierra, która kiedyś zrobiła Faraona i Kleopatrę, czyli taką grę, która się opierała na systemie Cezara. Mhm. I to jest takie, można powiedzieć, odniesienie 1:1, ale w trójwymiarze, z taką nowoczesną grafiką, ale niestety póki co trochę mnie to zawodzi, bo jest tam taka bieda, w sensie zrobiłeś drogi, postawiłeś 5 domów i zrobiłeś farmę. Koniec. I koniec rozgrywki. Więc nie mogłem za bardzo się tego dowiedzieć. Póki co graficznie też jakoś, mimo że jest trójwymiar, to jakoś strasznie mnie to nie pochłonęło. Ale dobra, słuchajcie, rozmawiamy o planszówkach dzisiaj. Tak, właśnie. Więc przejdźmy do tego. Kwestii jeszcze, jak jesteśmy jeszcze w temacie rozpoczęcia naszego podcastu, czyli co było grane, czy też co jest grane, to ja wyhaczyłem taką giereczkę, którą wam zaraz pokażę, ale też opowiem o niej. Ale za dużo też nie opowiem, ponieważ jeszcze w nią nie grałem, więc chciałem się pochwalić, że wydał pieniądze. No. Tak. Słuchajcie, gra, która mnie zainteresowała tematem, chociaż ja jakoś tam magicowym nie jestem, nigdy nie byłem magicowy, nie zbieram tych kart i tak dalej, to bardziej Marcin, ale zainteresowała mnie swoją tematyką mimo wszystko, bo i tą, jakie są ilustracje, ponieważ no ta gra mimo wszystko, w ogóle Magiki, mogą pochwalić się naprawdę niesamowitymi ilustracjami. I tutaj troszeczkę doświadczymy tej magiczności tych ilustracji, chociażby w kontekście kart questów, które tam sobie zagrywamy, realizujemy. Mechanicznie gra... Poczekaj, bo nie wiem, czy powiedzieć nazwę. Magic the Gathering, to jest... Heroes of Dominaria. Dominaria, tak. Board game, The Magic the Gathering. Słuchajcie, jest to planszóweczka, która jest od 2 do 4 graczy. Każdy dostaje swoją planszetkę swojej postaci. Zaprosisz mnie na granie? No nie, myślę, że sprawdzimy, zobaczymy, jak to śmiga sobie, co to właściwie jest. W internetach, szczególnie tych zagranicznych prezentacjach, recenzjach, ma całkiem pozytywne opinie. Zobaczymy, ładnie to się prezentuje, zobaczymy, jak to się gra. Ja z takimi wynalazkami... Czy ktoś mnie oszukał, nie? Ja, wiesz co, z takimi właśnie wynalazkami mam duży problem, bo z jednej strony jest tam napisane Magic the Gathering, ale niestety powstała kiedyś planszówka, gdzie był Magic the Gathering i to było tam coś Planeswalkers, że się na planszy chodziło, była nawet trójwymiarowa ta plansza, ale wykonanie i sama rozgrywka była bardzo, bardzo słaba. Zgadzam się. Trzeba bardzo uważać. Trzeba uważać. To, że tam jest napisane coś bardzo znanego i bardzo popularnego, nie oznacza, że to jest dobre. Zgadza się. Jest wiele gier na licencji, które po prostu są tylko na licencji. To jest ich jedyny plus. Mam nadzieję, że z tą grą tak nie będzie. Ale oczywiście wcześniej zrobiłem sobie research, więc to tak w ciemno też w grę się nie zaopatrzyłem. Ja, proszę państwa, będę troszeczkę zaglądał do telefonu. Bardzo przepraszam, jest to niekulturalne, ale bardzo. Mam tutaj notatki. Notatki, masz, dobrze, notatki. Ja też będę... To jest nowoczesne, tak, ty masz komputer, ja mam telefon w komputerze, czy tam komputer w telefonie. No jakoś tak, jakby... Jakoś tak. To i to jest dobre. Piotrze, no, jedziemy. Dobrze, to jedziemy. Słuchajcie, dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o grach kultowych, klasycznych, o tym, co jest stare, ale mimo wszystko nie zestarzało się i nadal wracamy do tych starych, ale jarych gier, więc dzisiaj sobie troszeczkę o tym pogadamy. Ale tak zanim wejdziemy do meritum, to na początek może... W ogóle zdefiniujmy sobie te dwa słowa, Marcin. Kultowe, a co jest klasyczne? Jak ty to rozumiesz? Co jest klasyczne, tak w oderwaniu nawet od gier, nie? A co może jest kultowe? Dobrze. Ja oczywiście nie czytałem definicji, o której ty mówisz, w słownikowej. Mam swoją definicję, którą uważam za dobrą bez moja. No ba. Klasyka to jest gra, która za 100 lat... nadal będzie na językach ludzi z danej, powiedzmy, branży, z naszej niszy i zawsze będzie możliwość w nią zagrać. Na przykład szachy, warcaby. Czyli jednak odnosisz teraz do kwestii, definicję swoją odnosisz od razu bezpośrednio do gierek naszych. Do naszych gier, no tak. No raczej rozmawiam o grach planszowych, więc dla mnie gry klasyczne to będą takie, które będą zawsze dobre, zawsze popularne, zawsze ludzie do nich będą wracać, które w jakiś sposób wpłynęły na rozwój innych gier. Były jakimś prapoczątkiem? Były prapoczątkiem, stworzyły coś, z którego zaczerpujemy od zawsze. Tak? Mhm. Szachy są typową grą bitewną i jak naprawdę popatrzymy sobie na dzisiejsze gry bitewne, które istnieją, to są bardziej rozłożone szachy.
Jeżeli chcemy gry abstrakcyjne, mamy warcaby, mamy bierki, tego typu rzeczy. No trudno, trudno, że mamy warcaby. No, ktoś no mamy warcaby, ale to nie jest głupia gra, Piotr. Ja mam teraz 3-letniego syna i myślę, że za rok już będę w stanie nie, z nim... Myślałem, że już warcaby. Z nim grasz. Nie, 3 lata jeszcze nie ogarnia, myślę, takich rzeczy, przynajmniej mój. Ale myślę, że 4-letni syn już, już będę go uczył grania warcaby i ja bym chciał tego zacząć, bo to są... Ja zaczynałem od warcab, jak w podstawówce. Grało się na świetlicy. I nie uważam, że to są złe gry. Bierki są potrzebne. Na przykład jedną z klasycznych gier, o której... Dobra, to później, no później, no. Okej, okay, no dobra. No, teraz tak, klasyczna, a jakie a, mówisz, właśnie, kultowe? A kultowe, twoim zdaniem, jak jesteśmy w grach, nie? Kultowe gry, wydaje mi się, że one mają pewną sezonowość. Na przykład gry, które w tym momencie na przykład są... dla mnie na przykład kultową grą w tym momencie jest Nemesis. Jest grą, która jest bardzo mocno, użyję takiego słowa, nahypowana. Mm-hmm. Jest gra, która... stała się bardzo popularna. Wiele osób w tę grę gra, jest droga, ludzie uwielbiają drogie rzeczy, jest epicka, jeżeli chodzi o wykonanie. I to jest takie przełożenie, że ona jest teraz tu i teraz i ona będzie miała szansę zostać grą klasyczną, jeżeli utrzyma swój poziom popularności. O, właśnie, myślę, że to właśnie przechodząc do tej takiej definicji... Bo to musi być popularne po prostu, To najważniejsze dla w ogóle słowa definicji kultowego czegoś, to jest właśnie kwestia popularności tego, tak? Czy o tym się mówi? Żeby to mogło być popularne, to musi pewnie spełnić bardzo wiele... Zgadza się. No jest popularne jest z jakiegoś powodu, nie? No właśnie. Popularne jest z jakiegoś powodu i o tym się mówi, to jest na tapecie z jakiegoś powodu, to się podoba... I rzeczywiście tak jest. Definicja mówi, że... Musimy chyba usiąść troszeczkę bliżej siebie, wiesz? Przytulmy się. O, tak, dobrze. Ja lubię bliskość w plaszówkach. Zdecydowanie tak. A nawiązując do naszego ostatniej prezentacji, 3x empatia, jakby ta bliskość jest potrzebna. Wpisana jest w to. Nasze hobby. Właśnie, więc kultowe to znaczy popularne w jakiejś grupie społecznej, tak? Rozpoznawalne, na tapecie właśnie i tak dalej. Natomiast klasyczne, to tutaj możemy sobie nawiązać, wiesz, do na przykład starożytnej Grecji. Starożytna Grecja wyrobiła w nas taki smak w kontekście kultury, że coś jest klasyczne, prawda? Rozumiem. Mhm. Jasność stylu, harmonia, proporcje. I to akurat bardzo dobrze, że dałeś tutaj przykład gier, gry w szachy, czy też właśnie chociażby... Na przykład dla mnie bardzo klasyczną grą jest brycz. No właśnie, bo jakby wykazujący się pewną elegancją, nie? Tak, że... Czysty styl. O, właśnie. To rzeczywiście. I te aspekty klasyczne i kultowe, o dzisiaj będziemy sobie o nich mówić i też może zastanowimy się, które gry obecnie nowoczesne są kultowe, które klasyczne, które kiedyś stare stawały się takimi, nie? I są. Dobrze, to od razu sobie przejdziemy. Marcin, tak. Czyli gry klasyczne. Moim zdaniem, ja sobie też zrobiłem taki research i wszedłem sobie na kilka sklepów i w niektórych sklepach jest to tak zorganizowane, że masz na przykład zakładkę gry klasyczne i gry planszowe. O. Jest to podzielone mimo czyli wszystko. Czyli karty do gry, takie klasyczne. I jak wejdziesz sobie, dokładnie, jak wejdziesz sobie właśnie w zakładkę, bardzo często w zakładkę na stronach z grami bez prądu. No i co tam znalazłeś? To znajdziesz sobie właśnie w grach klasycznych, uwaga, Scrabble, Monopoly, szachy, warcaby, karty, Chińczyk, domino, bardzo lubię, mój 3-latek ogarnia domino. No domino to już jest taki rzeczywiście, tam łączysz ze sobą. Umie liczyć do 10, liczy do 10 bardzo płynnie i w domino gra. Rozumiem, że musi to ze sobą łączyć w pary. Jestem dumny, naprawdę. No i bierki. W bierki pewnie już też mały gra, nie? I nie, on jest, nie? Jest tak ruchliwy, że on te bierki już nie ma. A, już. Tak, bo tam zręczność. To jest zręczność, jeszcze chwila, tak. No właśnie, więc to właśnie tego typu gry, a więc byłeś blisko, szachy, warcaby, mi tutaj Monopoly mnie trochę zmylił, nie? Słuchaj, Monopoly jest znane już od kilkudziesięciu lat. W różnych wersjach. Myślę, że to jest właśnie to, że ono się tak zakorzeniło w kulturze, że nawet jeżeli pokazujemy inne gry, to czasami się oczywiście nabijamy z Monopoly, bo uważamy, że to jest takie bardzo prostacka gra. Tak rzucasz kostką i kostka decyduje o wszystkim tak naprawdę. I Monopoly tak mocno się jakby
jakby weszło, jakby zostało, zarosło tak naprawdę. Monopoly zarasta ze wszystkich stron to naszą branżę i ono istnieje wszędzie. Jak zapytasz się kogokolwiek, czy ma jakąś grę planszową i nie z naszej branży, to nie z graczem. To nawet fopa jest trochę, jak nie to zna, każdy, nie? To każdy mówi, no mam Monopoly gramy z dziećmi, no mam planszówkę. Tak, znaczy można wiele rzeczy mówić... Mogą nie mieć szachów, a będą mieć Monopoly. Ja myślę, że tak, z Monopoly to jest tak, że można wiele złych rzeczy, niefajnych, negatywnych mówić o tej grze, ale jeżeli ktoś się nie zna, no to trochę fopa jest. Ja Monopoly w domu mam. Ja mam Eurobiznes, taki stary, zielony. Eurobiznes grałem, tak. Nawet powiem ci, że chyba nawet ciekawszy jest dla mnie niż Monopoly. Bo sentyment troszeczkę, nie? Sentyment, tak. Bo te takie nowoczesne Monopoly tam z tymi tematami, to jakieś to dla mnie jest takie załadne takie, wiesz, takie iskrzące. Nie ma odniesień do naszego dzieciństwa. Nie, nie ma. No dobrze, słuchajcie, to idziemy sobie dalej. Marcin, a właśnie, tak w kontekście tego naszego nazywania sobie tutaj, nazewnictwa, gry klasyczne, gry kultowe, tak. To jakie nowoczesne gry moglibyśmy twoim zdaniem nazwać klasykami już? Te, które znasz, które są nowe, które może niedawno wyszły, są na tapecie, widzisz, właśnie które problem, mogą się wpisać widzisz, w klasykę. Właśnie to jest problem, bo to jest trochę takie wróżenie z fusów. Powróżmy troszkę. Ja myślę, że daleko nie trzeba szukać, bo myślę, że ta gra już się chyba stała albo staje klasyką. Mhm. Ciekawe, jakie jest wasze zdanie. Oczywiście zapraszamy do takiego aktywnego uczestnictwa w dyskusji, w komentarzach. Fajnie byłoby poczytać, co tam macie Talizman. Na ten temat. Mhm. Talizman. Talizman, czyli kiedyś stara magia i miecz w Polsce. Talizman jest teraz jakby taki najbardziej na topie. No i to jest klasyk. Klasyka. Jest klasyka. Kontekście... Mówi się, że to jest klasyka. Mhm. Nie wiem, czy można to tak skończyć. Mówi się klasyka, mówi się ikona w jakiś sposób, no, popkultury. To jest tak jak Monopoly. No, on, jakby Talizman jest krócej niż Monopoly, ale on zawsze był. I w naszym środowisku zawsze jest. I jak pójdziesz do pubu planszówkowego, to zawsze Talizman jest. Jak ktoś zaczyna z grami fantasy, to często właśnie zaczyna od Talizmana. No staje się klasykiem. W naszych oczach albo już jest, albo staje się klasykiem. No i oczywiście Twilight Imperium. Że jest klasykiem już nawet. Myślę, że już jest klasykiem. Ja myślę, że jeżeli ktoś... Zobacz, mało jest gier, które potrafiły zdetronizować tego króla. Mhm. Za każdym razem, kiedy wychodzi nowa edycja, są oczywiście tam różne poprawki zrobione, no ale to jest pierwsza gra, którą zbudowało Fantasy Flight Games. Oni zbudowali na tej grze swoją potęgę. I jak zawsze rozmawiam właśnie tam ze znajomymi, którzy są bardziej zaawansowani graczami typu X-Wingi, to właśnie Twilight Imperium dla nich jest takim klasykiem. To jest klasyk dla nich. Ja myślę, że taką klasyczną grą jest Cywilizacja poprzez wieki. To też już jest taka gra, która gdzieś tam już tak mocno się wrosła w popkulturę nawet, jakby rozpoznawała, no jakby popkulturę związane też z grami wideo w ogóle, prawda? Że tak mocno się wrosła w ten świat, że no wstyd nie znać tej gry. Ona jest, jak nawet mówię, nawet jak wspominasz o grach typowo cywilizacyjnych, to zawsze jakimś takim protoplastą czy dobrym odniesieniem, punktem odniesienia jest właśnie Cywilizacja poprzez wieki, że inne gry cywilizacyjne już... Dobra, ale wiesz, jaki będzie problem, jeżeli chodzi na przykład o te, które ja wymieniłem i o grę, którą właśnie ty wymieniłeś teraz? Że ona się nie stanie klasykiem ona... w takim sensie globalnym. Ona stanie się klasykiem w naszej branży. Ona nie jest? Ona w naszej branży. Chodzi mi o to, że w naszej branży. To znaczy Monopoly i Talizman stał się klasykiem globalnym, światowym, ze względu na to, że jest prosty w grze i każdy go może zagrać. Nie musisz znać miliona zasad i nie musisz się uczyć godzinami, żeby zagrać w tę grę. A te gry typu Twilight Imperium czy Cywilizacja poprzez wieki, to jednak jest gra dla graczy. Więc ona może stać się klasykiem, ale w tej wąskiej grupie odbiorców nigdy, wydaje mi się, że takie gry nie osiągną sukcesów Monopoly czy Talizmana. Może tak być. I teraz pytanie jest takie, czy jeżeli one, czy się, one są klasykami? Czy one się jeżeli nie potrafią być takie globalne i czy ich rozpoznawalność nie jest tak jak szachów, czy wtedy możemy nazwać, że są klasykami? No to może, zgodnie z definicją z początku odcinka. No tak, pytanie, być może one są kultowe bardziej. Właśnie, bo tutaj ciekawe takie, oczywiście gdzieś tam związane troszeczkę z takim filozoficznym bajdurzeniem, ale właśnie to jest bardzo ciekawe, co się wydarzy za chwilę, za jakiś czas, nie wiem, za 20 lat, kiedy my będziemy pokazywać swoim dzieciom gry, w które kiedyś graliśmy i powiemy... Mało tego, nasze dzieci będą pokazywać gry, w które oni teraz grają. Właśnie dla nich, tak jak dla nas teraz Monopoly jest jakimś takim przykładem gry klasycznej, tak dla, nie wiem, mojej córki, która na pewno będzie grać w gry, już powie mi, tato, naprawdę ty w to grałeś? Przecież teraz
ta gra jest, no to jest typowy klasyk, no. No nie, no nie, Lauro, no słuchaj, no nie, no niekoniecznie, no. No, no właśnie, tak może być, tak może być. Więc wiecie, no jakby bardzo nas ciekawi w ogóle, jak, co wy rozumiecie pomiędzy grą klasyczną a grą kultową, jak wy to odbieracie i co w waszych kolekcjach tak naprawdę jest tym klasykiem, a co jest takim kultowym tematem. Ja myślę, że bardzo duże predyspozycje do bycia kultowym mają gry Erika Langa. To są gry, które są bardzo uniwersalne kulturowo, poruszają bardzo wiele tematów uniwersalnych. Mówię tutaj o tej edycji, tej takiej religijnej, tak, że mamy tą Rising Sun, teraz jest ten Ankh poruszany, był Blood Rage, z tego co pamiętam, prawda? Dobrze pamiętam? Tak, tak. Dobrze pamiętam tytuł. Nie grałem, dlatego mógłbym sobie przypomnieć. Więc myślę, że tego typu gry mogą stać się klasykami za 15-20 lat. Bo nie są mocno skomplikowane, bo wiesz, uniwersalność tematu, uniwersalność łatwego wejścia w grę może spowodować, że to może stać się klasykiem. Oczywiście za tym musi stać marketing. Umówmy się, Monopoly jest klasykiem dlatego, bo tam było wpompowane miliardy dolarów przez całe trwania istnienia Monopoly. Nadal jest pompowana tam kasa mimo wszystko, przecież Monopoly nadal jakby jest wydawane, nie? Nowe edycje, zmienia zawsze się grafika. Jak zwiedzam świat i jestem w jakimś mieście, to staram się wejść do jakiegoś klubu do sklepu planszówkowego i w tym sklepie zawsze jest Monopoly z edycją z tego miasta. Barcelona, Warszawa, Kapsztad, zawsze to znaleźć. I to jest klasyczny przykład podejścia do czegoś, co już jest, było i wpisało się w kulturę, no i nadal można to wydawać nawet w formie, nie zmieniając jej, bo jakby no, ta gra jest klasyczna, dlatego że w niej tam nic nie trzeba zmieniać, ona jest już gotowa, nie? Ona jest zrobiona, ona może się już nie podobać, na przykład graczom zawodowym, ale jakby nie zmienia to faktu, że ona jest grą, która na dobre już wpisała się w pewien nurt. Dobra, a mogę zadać ci pytanie, a czy uważasz, że na przykład była jakaś gra, która mogła albo była uważana za klasyka, ale z jakiegoś powodu przestało się o niej mówić i ludzie o tym zapominają? Zatem ty pomyśl sobie, bo ja teraz mi przyszła taka myśl, na przykład ostatnio odnośnie gry Ghost Stories. Gra, która, jak my ją dostaliśmy, chyba recenzowaliśmy z 2 lata temu, to wtedy wszyscy mówią, że to jest klasyk, że to wszyscy powinni znać, że to jest stara gra i że to są jakieś takie rzeczy, które no, każdy musi znać. I tak sobie dzisiaj patrzę na to z perspektywy, od tych 2 lat nie słyszałem nic o Ghost Stories. Ani nie widziałem nikogo na półce, A to dziwne, wiesz, bo powstają dodatki, nawet obecnie niedawno powstał kolejny dodatek, który możesz sobie zakupić do gry, więc ona jakby nadal funkcjonuje. No tak, czyli może po prostu jesteśmy wśród ludzi, którzy grają cały czas tylko w nowości. Ale wiesz, chodzi mi o to, że wydaje mi się, że mogą być, dla mnie na przykład Ghost Story jest taką grą, która w tamtym czasie, kiedy ją poznałem, wszyscy ją uważali... A ty mówisz o Ghost Stories, bo teraz na przykład Bastion powstał, tak? Bo tu mówisz o Time Stories czy Ghost Stories? Ghost Stories. Ghost Stories, bo powstała gra, która jest przeniesieniem właściwie całej mechaniki, całej rozgrywki, no, tylko w innym klimacie. Chyba Ostatni Bastion się to nazywa. I nazywa to się właśnie Ostatni Bastion i to jest właściwie prawie, że jeden do jednego ta sama gra. Oczywiście tam z pewnymi zmianami, bo tam nawet można grać solo, co jakby nie było możliwe w wersji tej Ghost Stories, tak? No właśnie, ale to mnie zastanawia, czy może istnieć jakaś gra, która jest nazywana klasykiem, a później można ją zdetronizować, o niej zapomnieć i już tego tak nie traktować. To mnie zastanawia. To jest dla was, moi drodzy. Myślę, że nasze głowy są zbyt małe, żeby to pojąć, więc może wasze to udźwigną. Ale to jest dobry przykład. Rzeczywiście, Ghost Stories jest jakąś taką grą wpisaną w ten nurt takich gier, które należy poznać. Ona dodatkowo, o niej się bardzo dużo mówiło w kontekście jej poziomu trudności, tak? Że to jest gra, w którą się właściwie nie wygrywa. Znaczy... Rzadko się wygrywa. Rzadko się wygrywa, ponieważ no, jest to tak zrobione. Niektórzy nawet twierdzą, że nie do końca zbalansowane. Też są takie hipotezy. Trudno powiedzieć. Trzeba byłoby dużo, dużo, dużo grać i sobie tam to sprawdzić. Mhm. Ale rzeczywiście no, gra jest bardzo trudna, bardzo wymagająca i chyba jej hype też gdzieś tam wypłynął z tego powodu, że jest to gra wymagająca, tak? Trudna. Co na tamte czasy dawało bardzo duże możliwości marketingowe, bo no wychodziła w okresie, kiedy tych trudnych gier nie było tak dużo, jak jest dzisiaj. Tak, i dodatek żaden nie wyszedł, moje faux pas, słuchajcie, ja od razu mam w tył głowy. Chodziło ci o Time Stories. Tak, no, Time Stories, tak. Ale właśnie, Time Stories. Ale poczekaj, bo wiesz co, bo teraz wpadłem na myśl odnośnie tego, że czy jakiś klasyk mógł być zdetronizowany. Proszę Państwa, myślę, że tak, i to jest bardzo, i to się dzieje na naszych oczach. Myślę, że Posiadłość Szaleństwa, pierwsza edycja, miała bardzo duże
możliwości zostania klasykiem. Była kultową grą i wydawało mi się, że ten typ gry przygodowej stanie się klasykiem. I co się stało? Druga edycja zdetronizowała jedynkę. I tak. Myślę, że druga edycja przez to, że ma aplikację i jest łatwiejsza w obsłudze, ma bardzo duże predyspozycje, żeby zostać klasykiem. Tak myślę. W tej chwili jest kultową grą, ale myślę, że jeżeli dalej jakby ten świat tego Arkham Horroru dalej będzie ciągnięty, to myślę, że to ma bardzo duże szanse na to, żeby to jednak został, żeby to gra została klasykiem. Dla mnie w tej chwili ona się staje klasykiem. Ona może być tak, ona może tak definiując sobie to, tak będąc jakby w tej definicji, że to jest klasyczny przykład gry planszowej przygodowej. Tak może, to ona nazwało. Może być pierwowzorem do bardzo wielu przygód. Tak, myślę, że... Jeżeli chodzi o strukturę budowania tej gry i prowadzenia narracji, to, że jest aplikacja, tak. Znaczy, ja myślę sobie tutaj o tej pierwszej edycji, że jakby ta pierwsza edycja często jest protoplastą dla innych gier przygodowych. W sensie, to oczywiste. Ten system jest w sobie tak elegancki, tak uniwersalny. Nie, w jedynce nie był elegancki, Piotrze. Przez to, że któryś z graczy musiał być tym złym. Wiem, mi chodzi bardziej o samą mechanikę, że jest wiele gier, które czerpie z tego systemu, czy on jest tam elegancki, czy nie, tam wiadomo, tam setup był bardzo jakby taki trudny. Ale mimo wszystko ten system, nawet mamy go w grze... Chodzi ci o Lobotomii? Lobotomii, to też jest taki przykład dużej gry przygodowej, która systemowo jest bardzo podobna do tej pierwszej edycji Posiadłości Szaleństwa, tak? Że jest dużo kart, dużo tam jakichś kart przeszukiwania przedmiotów. No właśnie, jest i podobny. Myślę, że to jest ważne, do czego teraz doszliśmy. To znaczy, wydaje mi się, że ta kultowość czy klasyka ma jeden wspólny mianownik. To znaczy, że jakaś gra musi mieć coś pierwszego. Musi się czymś tak wyróżnić, że musi być zapamiętana jako coś, co było pierwsze w danej tematyce, mechanice, albo w swojej niesamowitości. Tak, i na pewno musi się też dobrze sprzedawać, musi się podobać. W swoim jakimś tam okresie musi być grą popularną, no bo wtedy staje się kultową, a jak jest długo, ta gra długo się utrzymuje na rynku i nadal jest sprzedawana, nawet nadal to znaczy, jest produkowana. Że jest dobre. I w pewnym momencie staje się grą już takim przykładem klasycznym w jakimś swojej dziedzinie, nie? W swojej kategorii też. Dokładnie tak. Na przykład wśród gier imprezowych myślę, że klasykiem staje się już na przykład gra Tabu. Wszyscy moi znajomi mają jakąś wersję Tabu. Tak, albo 5 sekund dla dzieci. Też tak. Się staje teraz już też... No jest kilka wersji też już tam, nie? Tylko dla dorosłych, dla dzieci, tak. Jest tych 5 sekund już jest sporo i tak. Więc na naszych oczach, słuchajcie, przez to, że nasza branża rozkwita, myślę, że chyba jeszcze przez jakiś czas ona rozkwitać będzie, ale myślę, że już nie w ilość gier, tylko w jakość tych gier. I myślę, że na naszych oczach dzieją się fantastyczne rzeczy, takie, które się działy w momencie, kiedy zaczęły powstać w ogóle gry planszowe, takie mocno komercyjne, gdzie ich było, już było czuć, że w sklepach są gry planszowe. Przed nami dzieje się historia, tworzy się historia gier planszowych i powstawania gier klasycznych, rzeczywiście, ale tutaj idąc jeszcze tym tokiem, żeby wymienić kilka tytułów, które moim zdaniem również są przykładem gry kultowej, tak? Która już staje się pewnym takim odnośnikiem, przykładem gry klasycznym przykładem w jakiejś swojej kategorii. I na przykład taką grą jest gra, która będzie dodatkowo miała niedługo odświeżoną swoją wizualną warstwę. Będą tam w stylu komiksowym to będzie wszystko zaprezentowane. Mówię tutaj o grze Splendor, bo będzie niedługo Splendor, premiera... Wersja Marvel. Mm-hmm. Ja myślę, że Splendor to też jest taki przykład już klasycznego przykładu gry, w swojej kategorii gry takiej, której zbieramy karty, kolekcjonujemy te karty i kupujemy sobie tam kolejne karty, punktując. I ja myślę, że ta gra jest kultowa już, ale ona stanie się, a być może już się stała przykładem gry klasycznej. Bardzo często pojawia się wśród recenzentów, wśród opinii graczy, że coś jest porównywane do Splendoru. Ta gra działa jak Splendor. Tak, coś tam albo, jest jak albo, Splendor. Że, albo no tak w kontekście na przykład gry Century, że to taka była, wiesz, wojenka była troszeczkę w pewnym momencie, że było kilka gier, które walczyły o podium, które zajęło... I wtedy przyszli zdobywcy kosmosu i zdetronizowali obydwie. Dokładnie. To się tak robi, proszę Państwa, tak to się robi. Ale to jest właśnie to, czyli gra musi spełniać ten warunek, że musi być wyjątkowa, powinna być pierwsza. Powinna być elegancka, powinna prosta. Powinna być prosta, elegancka, wyróżniać się rzeczami, które... A jeżeli wszystko w ogóle to zostanie spełnione i ono będzie w ogóle będzie majstersztykiem, no to myślę, że... Chociaż nie, uwaga, Terraformacja Marsa.
brzydka, jak nie wiem co. Ale na pewno już kultowa jest. Jest to przykład kultowej gry. Jest kultową grą i staje się klasyczną grą. Po prostu. Klasykiem w swoim rodzaju. Klasykiem w swoim rodzaju. A może być brzydko, może być źle napisana instrukcja, nieczytelnie, bo co chwilę ktoś na grupie pyta, ile tych akcji w końcu ma rozegrać, tak? Co on ma zrobić z taką dużą ilością surowców? Przecież akcja mi się skończyła, a surowce leżą. No, tak jest. Więc tak to wygląda. Słuchajcie, myślę, że o klasykach to my możemy gadać i gadać. Myślę, że warto byłoby powiedzieć, jakie masz klasyki w domu, Piotrze? Wiesz co, jakie mam klasyki w domu? Ja na przykład, właśnie może tak zacznę sobie, tak mimo wszystko jest to trudno tak zdefiniować, która jest już grą, znaczy tak, która jest kultową, to jest łatwiej, bo to jest taka gra, która jest popularna, się sprzedaje, odniosła jakiś tam sukces, jest mega rozpoznawalna. A czy już staje się klasykami? Trudno mi powiedzieć. No, ale na przykład mam taką grę jak Potwory w Tokio. Tą pierwszą, nie tam Potwory w Nowym Jorku i tak dalej. No tak. Ale Potwory w Tokio to też jest taka gra, która no, jest tak popularna niczym Monopoly, można powiedzieć. Jakby Egmont sobie tak wypracował reklamę tej gry, że to jest taki tytuł, który, wiesz, oni robią turnieje, po całym w Europie są turnieje i tak dalej. To jest przykład mnie gry. Ta gra w ogóle nie poruszyła. Zagrałem dwa razy z ciekawości, ale nie wracam do niej. Mimo, że posiadam tam te w Nowym Jorku Potwory i w Tokio obydwie wersje. Ale wiesz, abstrahując teraz od oceny i opinii, teraz stwierdzam fakt, że jest to gra, która już się wpisała w popkulturę, myślę. Marketing zrobił swoje. Mhm. Co tam masz jeszcze? Ale na przykład, co byś powiedział o grze Azul? Stanie się grą klasyczną, wiesz, elegancka. Ma cechy gry klasycznej, elegancka, abstrakcyjna, prosta, dość. Myślę, że ma duże szanse. Ale pytanie jeszcze, który Azul, bo jest kilka tych Azuli. Ale myślę, że ten podstawowy, ten pierwszy stworzył Azulę, nie? W ogóle. Myślę, że ma dużą szansę. Patrząc na to, jakie ochy i achy były na samym początku, jak ta gra się dobrze sprzedaje, ile wychodzi edycji, to myślę, że będzie to rodzaj gry, nie wiem, czy klasycznej, bo wiesz, to jest to właśnie to, że dla mnie, z mojej definicji, gra klasyczna to jest taka, która jest znana na całym świecie, znają to wszyscy. Tak. I wiesz, klasyk jak, nie wiem, jak na przykład, jak Monopoly, Ryzyko na przykład, tak? To są gry, które znają cały świat, no, szachy, brydż, poker. To są rzeczy, które są znane na całym świecie przez wszystkich. A jak miałbyś powiedzieć, Marcinie... Chyba, że to jest mega klasyka wtedy. Czyli wiesz, regionalnie jest klasycznie. Nie, bo to może być tak, wiesz, z klasykami to tak może być. Chociaż nie, wiesz, klasykę powinniśmy znać, tak jak powinno się znać przynajmniej jeden, trzy, cztery wiersze Słowackiego i Mickiewicza, nie? Kochanowskiego też powinniśmy znać, no ale pan powiedzmy, Mickiewicz i Słowacki zawsze obok siebie, nie? Więc myślę, że są takie gry właśnie, które możemy nazwać klasycznymi z tego powodu, że nie wypada ich nie znać, albo wstyd ich nie znać, nie? To prawda, zgadzam się. I obecnie z tych nowoczesnych gier, no ja myślę, że Potwory w Tokio mogą stać się taką grą. Nie wiem, czy już się stało, ale mają zadatki jakieś, bo jest to dość gra uniwersalna. Każdy w nią zagra, nawet Gambit się w nią zachwycał w pewnym momencie, no. No ma bardzo pozytywną recenzję na kanale Potwory w Tokio. Że mówi, to że... nic nie znaczy, wiesz. Wiesz, bardzo wiele osób się zachwyca grami, które on bardzo mocno skrytykował. W sensie, że podoba mu się, nie? Podoba mu się. Ale odchodzimy od tematu, Marcin. Idziemy dalej. A na przykład, jeżeli miałbym tak przewrotnie, Marcinie, zapytać, gra, która być może miała zadatki, żeby stać się przykładem gry klasycznej, kultowej, ale nie stała się taką grą. Twoim zdaniem, masz tak, teraz taki pierwszy tytuł, który ci może przychodzi do głowy? Jeżeli nie, to dam ci pomyśleć, a ja podam swój. Robinson Crusoe. Aha. Ignacego Trzewiczka. Wydaje mi się... Gra kultowa? Może, chyba już jest kultowa. Myślę, że ona jest kultowa, ale nie stanie się klasyczna, ponieważ ludzie odbijają się ze względu na bardzo trudny sposób, po pierwsze, uczenia się tego i próg wejścia. Pierwsi Marsjanie mieli taką opcję, mieli taką szansę, ale tam wiem, że parę rzeczy nie pykło i Robinson Crusoe miał być poprawioną wersją tej gry. I myślę, że to jest... Znaczy, pierwsi Marsjanie mieli być takim przystępniejszy właśnie bo ze względu na wykorzystanie aplikacji, nie? Że... No tak, ale to nadal, ale jest, nadal, jest, nadal jest to trudne, no. Jest to trudne, jest to trudne. Więc myślę, że to właśnie to był taki... Ktoś miał świetny pomysł, dokładnie pan Ignacy Trzewiczek miał świetny pomysł, żeby zrobić świat i tą mechanikę, ale no właśnie... Próg wejścia sprawia, jest nadal w sklepach, ludzie to kupują, ludzie zachwalają, prawda? Ale jest też bardzo dużo ludzi, którzy odsprzedają to, bo powiedzieli, że coś tam im nie, oni czegoś nie zrozumieli, dla mnie to jest za trudne. Więc tego typu gra, mimo że jest kultowa i myślę, że długo jeszcze będzie... to myślę, że ona może nie stać się klasykiem, bo jest za trudna do przejścia. To ja mam taką grę, którą swego czasu nawet dość często graliśmy sobie w Pabika 6. Teraz robię reklamę. Nie wiem, czy powinniśmy tak za darmo reklamę robić. Za to powinno się płacić, nie? To prawda.
Także my pieniądze lubimy. Wypikamy. Wypikamy, no. Ale taką grę, w którą często sobie graliśmy do piwka, właśnie będąc w pubie planszówkowym, i mówię tutaj i myślę tutaj o grze Patchwork. Zobacz, ona ma cechy gry eleganckiej, bo jest prosta w swojej konstrukcji. Przez jakiś moment była mega nahypowana, tak dość popularna była, przez Lacertę mocno gdzieś tam marketingowo wypromowana. Prosta taka układanka, która rzeczywiście posiada cechy gry eleganckiej i no, zadatki na grę klasyczną, myślę, czy kultową. Ja mam wrażenie, że już o niej się już nie mówi, że już trochę się już o niej zapomniało. Ale się zna. Ale jest, nie? Widzisz, właśnie chodzi o to, że jest bardzo dużo gier, które były takie, wiesz, bardzo popularne i wszyscy chcieli ją mieć, po czym zaczyna zanikać. Mhm. I po czym w ogóle jej nie znamy. I może z nią zagraliśmy i nam wtedy się wszystko podobało i została przysunięta przez inne gry. O. Może właśnie chodzi o to, że gra kultowa może być kultowa sezonowo, bo za chwilę wyjdzie coś bardziej kultowego, ale klasyk nigdy nie zostanie zasłonięty przez żadną inną grę. Jak Monopoly, no znów wracamy do Monopoly. Proszę Państwa, ten odcinek nazywamy Dlaczego Monopoly jest najlepszą grą na świecie, a może najbardziej popularną. Ale ja bym chciał po pierwsze powoli kończyć ten podcast. Tak. I przejdziemy sobie teraz do Chciałbym, żebyś mi powiedział, co jest trzy gry takie, które są u Ciebie najbardziej klasyczne. Ja Cię zaskoczę, no. Takie najbardziej klasyczne czy kultowe? Weźmy, nie, kultowe ułatwić. Kultowe to my prezentujemy co chwilę na kanale. Mhm. To można wejść w naszą playlistę na YouTubie. Myślę, że takie trzy najbardziej takie klasyki nad klasykami. Mhm. Ja myślę, że Tikal jest taką przykładem takiej gry klasycznej, która już wpisała się w historię powstawania w ogóle gier. Tikal, bym tu wybrał Tikal. Prosta mechanika, gra już trąci myszką troszeczkę, ale wiem, że są gracze, którzy bardzo często wracają do tej gry i ją cenią właśnie za jej prostotę i za jej taką dość dającą możliwości podejmowania pewnych decyzji, tak? Więc myślę, że od Tikal. Tikal, dobrze. To z mojej strony ja powiedzę bardzo ciężkim klasykiem. Mhm. Ryzyko. O, wow. Pozdrawiam serdecznie mojego dobrego przyjaciela Michała. Kiedyś Australię ci oddam. Obiecuję. Ryzyko. Ja to była w ogóle jedna z pierwszych gier, które uważałem, że są mega skomplikowane. W ogóle jeszcze nie znałem w ogóle branży, środowiska, nic. W ogóle dla mnie Ryzyko, które stało w markecie, było wow, niesamowita gra wojenna. Zakupiłem, zagraliśmy i parę osób mamy nawet tutaj, zakochało. Oni nie widzą, ale ryzyko tam leży ryzyko tutaj jest, właśnie, jest, tak. Jest. Było nawet wykorzystane w naszym filmie, więc... Tak, przydał się jako rekwizyt. No dzisiaj się przyda jako rekwizyt. Dzisiaj, ale w sensie nie wróci już. Czy ta gra jest tak bardzo klasyczna, że aż nie jesteś w stanie do niej wrócić, rozumiem? Nie, po prostu są lepsze gry, natomiast dla mnie lepsze. Ale ponieważ... zagrałbyś? No przypuśćmy. Ale zagram w ryzyko, oczywiście. Ja tą grę trzymam, ja jej nie sprzedałem dlatego, bo wiem o tym, że mam wielu znajomych, dla których ten poziom rozgrywki w ryzyko jest idealny i im to wszystko pasuje. Że dla nich to jest czytelne, oni zrozumieli zasady, oni się czują bezpiecznie w tym baseniku. I oni to, dlatego trzymam ryzyko. Ale gdybym miał znajomych, którzy uważają, że to jest w ogóle fopa posiadać taką grę, to zapewne bym jej nie trzymał, no bo po co? Ty masz jeszcze jestem wymagającym graczem. Ty masz jeszcze tę wersję taką, tą jedną z pierwszych, bym powiedział. Taka środkowa, wiesz? Środkowa, no, ale strzałki. Ale wygląda klasycznie, że tak powiem. Wygląda klasycznie w swoim pudełku bardzo, bo wiesz, jeszcze są te takie stosunkowo dość niedawno wydane ryzyka. Wiesz, jest ryzyko Star Wars. A, no właśnie, no, to jest to z Monopoly. No to widzisz, to jest klasyczna gra, wszyscy ryzyko znają, ja znam ryzyko, mimo że dzisiaj w tę grę już nie gram. Ale zagram, gdybym miał kompanów do tego. Z szacunku do nich w rozmowie ryzyko. Bardziej. Nie do siebie, zrobimy coś dla nich. Wiem, że są lepsze gry, tak? Wiem, że też są lepsze bitewniaki. Uwaga, może to kogoś zaboli, ale uważam, że są lepsze bitewniaki niż szachy. Natomiast szachy w swojej prostocie są idealne i też nie da się ich podbić. Mhm. No, drugi klasyka u ciebie? Druga klasyka, to ja myślę sobie, że... Wiesz co, nie mam pomysłu za bardzo, nic mi tu do głowy teraz w tym momencie nie przychodzi jakoś bardzo. To może ty podaj, bo masz jeszcze swój drugi tytuł, to ja mam jeszcze. Ja mam jeszcze dwa tytuły. Jeszcze masz dwa? Tak, drugi, który też tutaj leży, to też przynieśliśmy, chcieliśmy wykorzystać, czyli proszę Państwa, klasyka nad klasykami. Nie trzeba mieć, proszę Państwa, żadnej gry, żeby w nią grać, czyli Bitwa Morska. Muszę tłumaczyć? No, chyba nie muszę tłumaczyć. Wszyscy grali, będąc w szkole, ja w podstawówce dostałem wydania MB Games Bitwę Morską, taką z otwierającymi się panelami.
jest całkowicie kompletna i na pewno mojemu dziecku będę tę grę prezentował. Uważam, że Bitwa Morska jest okej. Okay. No tak. No to też klasyka. To ja myślę, że jakby nadal temat jest i system eksploatowany, to myślę tutaj o Memory. To też jest przykład takiej gry klasycznej w swojej mechanice i jest wiele gier, która wykorzystuje ten mechanizm bardzo odkrywania dużo kafelków i znajdywania... Bus and Memo. Mahjonga też jest takim przykładem gry klasycznej, nie? Zgadza się. Która, jak wiemy, Rebel wydał również... Zamek Smoków. Bazuje właściwie na tym starym, klasycznym mechanizmie właśnie Mahjonga, nie? Tak jest. I teraz mam jeszcze trzeci swój powiedzieć klasyk? Bo ja troszeczkę inaczej myślałem. Ja myślałem w kontekście gier, które są obecnie nowe. Ale dla ciebie klasyka. Ja nie mówiłem. Okay. Ja powiedziałem, czy u ciebie jest jakaś gra, którą uważasz za klasyczną, więc chciałbym, żebyś powiedział. Okej, no to ja powiem. Ja myślę, że i to w kontekście naszej topki, słuchajcie, bo zrobimy sobie na koniec odcinka, więc wytrwajcie do końca, zrobimy sobie na koniec naszą pierwszą w historii topkę. Stare, ale jare. Podamy trzy tytuły chyba, nie? Zrobimy to dla nich? No dobra. Spróbujemy. Gra, która też znajduje się w mojej topce gier starych, ale jarych, Lords of Waterdeep. Dla mnie to jest taki klasyczny przykład typowego worker placementu, bardzo typowego w swojej konstrukcji, czyli po prostu wysyłamy robotników na pewne pola aktywności daje nam pewne zasoby, pewne możliwości. No i tyle. Cały mechanizm polega na tym, że wysyłam robotnika, on do mnie wraca i dokładam kolejne pola aktywności, tak? Bo tam poszerzam te plansze o te nowe porty, o te nowe domki, tak? Więc dla mnie to jest taki przykład już klasycznej gry, która być może też ze względu na temat fantazy, bo to jest świat dedeków, prawda? Mhm. To być może to też jest dobry przykład gry, która jest grą klasyczną, ale również jednocześnie kultową też. Powiem ci, że biłem się, żeby właśnie powiedzieć o Dungeons and Dragons jako klasyka, ale to nie jest gra planszowa, więc jakby to jest dla mnie trochę inna kategoria, więc jej nie wymieniałem, bo to jest dla mnie klasyka nad klasykami. Ja jeszcze chciałem powiedzieć o jednej grze, na której się wychowałem jako dzieciak i spędziłem nad nią naprawdę miliony godzin. Grałem z przyjaciółmi, grałem z moją mamą. Labirynt. To był Labirynt, tak. Ja mam bardzo duży sentyment do tego. Ta gra nadal jest sprzedawana. Nadal mało jest teraz powstają nowe wersja. Labirynty. Nowe labirynty, nawet chyba jakieś 3D już jest taki, że są jakieś nowe poziomy. Tak, bo przesuwasz sobie, tam jest kosmos, a mało tego nawet jest wpisane w popularną bajkę dla dzieci animację, czyli... tą bajkę o tej księżniczce, która tam zamrażała, jak ona tam, poprawcie, bo to jest ulubiony film mojej córki, ja teraz faux pas popełniam. Dokładnie. Mam tę moc. Mam tę moc. Wiem, o co chodzi. Jest ta moc. Więc Labirynt dla mnie był zawsze wyznacznikiem tej takiej pierwszej gry. Wracam oczywiście do tego z sentymentem. Jest to sprzedawane zawsze. Wiele osób zna i myślę, że to jest klasyka dla mnie. Znaczy w ogóle jest klasyką dla ludzi. Myślę, że większość z naszych tutaj widzów na pewno Labirynt gdzieś widziało, przemknęło im gdzieś. Ja tak spojrzę sobie na naszą półkę, która oczywiście czasami tam pojawiają się nowe gry, które otrzymują do recenzji, ale z reguły wiele gier tam zostaje. Dobra, to zaczynamy swoją topkę, bo tutaj już nagrywamy 50 minut. Słuchajcie, my planowaliśmy z Piotrem dzisiaj pół godziny taki szybki podcaścik. Bo no tutaj co można powiedzieć o klasyce? No, ja myślę, teraz tak spojrzałem sobie na tą półeczkę i ja myślę, że ja też grą klasyczną też jest na przykład, zobacz, tam mamy twojego Kemeta sobie zakupiłeś ostatnio. Kemet. No, Kemet też jest przykładem gry klasycznej, chyba też już kultowej. Mało tego, była albo dopiero będzie wspieraczka na Kickstarterze, która będzie polegać na tym, że Kemet będzie wydany w nowej szacie graficznej, trochę ze zmienionymi tam systemami. Właśnie, to też pewnie temat na następny podcast. Czy takie gry klasyczne wymagają, potrzebują remasterów. Tym bardziej, że teraz jeszcze wchodzi teraz ta reformacja Marsa, tam z tymi dodatkowymi elementami. O remasterach będziemy gadać. Piotrze, o klasykach możemy mówić co chwilę, wiesz, możemy twoją rebelię wziąć na warsztat i powiedzieć, że ona już się stała klasykiem, a jest grą nadal kultową, czy jest i klasyczną, już można powiedzieć, że jest klasyczną grą i jeszcze jest kultową grą cały czas. Nie słyszałem ani razu złego słowa o tej grze. Możemy tutaj połowę tych gier, które tutaj mamy, wyciągnąć i zastanawiać się, czy jest klasykiem. Nie ma sensu. Dobra. To jest temat rzeka. Chłopie. To jest temat rzeka. Temat rzeka. Ale myślę, że też dobrym tematem jest właśnie kwestia odnawiania starych gier, która to moda jest bardzo teraz w kontekście gier wideo, prawda, że robimy remastery. Czyli odnawiamy pod względem graficznym grę i coś tam jeszcze mechanicznie zmieniamy i mówimy to znowu gra i robimy kasę na tym.
No nie wiem, czy to jest dobre, to mocno bazuje na sentymencie. Dobra, idziemy, Marcin, do naszej topki, stare, ale jare. Moja topka trzech gier, do których wracam, które nigdy nie zostaną wyrzucone, sprzedane, będą zawsze na mojej półce, do nich będę wracał, to oczywiście jest Lords of Waterdeep, który mam, a niestety nie mam dodatku, a jest w sprzedaży, więc na pewno muszę koniecznie się zainwestować w dodatek. To jest ta gra. Kolejna, druga gra to jest tutaj już, no może ty teraz powiedz, będziemy na zmianę mówić. Dobrze, nigdy nie pozbędę się gry Pięciu Plemion. Mhm. Five Tribes. Może tak, może powiemy, dlaczego będziemy uzasadniać? Lubisz. Wiesz co, tam wszystko jest okej. Okay. Tam wszystko działa, jest piękne wykonanie, kolorowe. A nie masz... Moja żona uwielbia tę grę. Ja lubię rywalizować z moją żoną w tę grę. Jest ten poziom abstrakcji, ten poziom liczenia tego wszystkiego, że... A wiesz, że tam na początku był taki pomysł, że te milple, które tam przesuwasz, nie, to, skończ, to, że to niewolnicy byli. Ja wiem, to jest straszne. Dobrze, że zmienili na fakirów, naprawdę. To jest, w ogóle zmienia grę. Jakby inaczej już nie wyobrażam sobie, że tam wtedy byli niewolnicy. No dobrze, czyli masz tutaj... Okej, okay, ale nie, zgadzam się, rzeczywiście, to jest taka gra, która często ląduje u ciebie na stole. Z żoną grasz, lubisz grać z żoną. Uwielbiam, tak. Moją grą, która jest w mojej topce gier starych, ale nadal rozwijane, to jest Runbout. Czy też Runbout, to się czyta? Jak to się czyta? Od run. Od runy, od runy. Od runę. Nie od biegania, czy to od run, od tylko, rana, od run. Tylko od runa. Runbout, tak. Też przykład klasycznie pojmowanej gry przygodowej, ale z taką mechaniką walki, która mi bardzo odpowiada, czyli rzucamy sobie nie kostkami, a żetonami, ładnie sobie tamte przekładamy żetony i to jest super, uważam. I bardzo wracam do tej gry. Często. Nie pozbędę się Kemeta. O. Mhm. No bo mam. Bo a to masz. Jest klasyka i to świetna gra, uważam, a to jest... Piotr, no bo nie wiem, czy mamy... I ostatni tytuł. Bo ty chcesz, żebyśmy zrobili taką ultratopkę z opisaniem każdej gry? Nie, no nie, chyba nie będziemy uzasadnić, po prostu powiemy ci dlaczego. Ci, to słuchają, to oni wiedzą na tych grach się. Znaczy możesz uzasadnić, jeżeli chcesz, a jeżeli nie chcesz, to nie musisz. I teraz ja, stare, ale jare, Karuba. Raz grałem z tobą, to by nie przypasowało, ale lubię tę giereczkę. Dla mnie prosta, budowanie tego labiryntu do świątyni. Proste, no. Jest okej okay. I dla mnie to też jest taki przykład gry, która być może byłoby super, jakby była odnowiona, zremasterowana, ładniej zrobiona pod względem plastycznym. No, lubię tę grę, po prostu. Stara gra, ale myślę, że taka gra, do której często będę wracał. No i co, kończymy. Świat dysku. A. Grałem. I trochę już taki jest. Że trąci myszką? Trąci, no, niestety. Zobacz, kolejny temat się wywiązał. Możemy też gadać na przykład, czy gry się starzeją, czy się dobrze starzeją. A jak się zestarzają, czy to jest dobrze, czy źle? Kiedyś o tym porozmawiamy. Pogadamy. Słuchajcie, to był 7 odcinek tak. podcastu Pogramy drugiego sezonu. Przed nami jeszcze jeden. My mamy plan, jaki tytuł naszego następnego podcastu będzie, ale jeżeli macie jakieś potrzeby, chcielibyście, żebyśmy o czymś konkretnym porozmawiali, dajcie znać w komentarzu. My wam serdecznie dziękujemy. Spędzimy 50 minut pierwszy. 50 minut. Niecałe 50 minut. Także oczywiście zapraszamy trzymamy was... Średnio. Trzymamy średnio. Oczywiście zapraszamy was do tego, żeby coś tam może naskrobać w komentarzach. Ciekaw jestem waszego zdania na temat tego i jakie byście wskazali tytuły, które waszym zdaniem są tytułami klasycznymi, czy też kultowymi i z jakiego powodu. I czy taka kategoria jest w ogóle potrzebna? Czy my sobie te... Temat jakby wymusił na nas tutaj filozoficznie sobie porozmawiać o temat, co to znaczy gra klasyczna, co kultowa, ale wy możecie się nie zgadzacie z tym i być może dla was gra kultowa nie może stać się grą klasyczną, wiesz, też tak może być, nie? Czy w ogóle ważne jest katalogowanie w ten sposób, bo wiesz... A to inna sprawa. Bo to może też być bardzo subiektywne, dla niektórych to będzie klasyką, a coś nie. Okej, okay, więc pogadajmy sobie o tym, jesteśmy ciekawi tego... Co nie zmienia faktu, że bez apelacji, nawet jeżeli ludzie nie lubią Monopoly, to nadal jest to klasyczna gra. Jest. I tego nie zmienicie, moi drodzy. My nie zmienimy, nikt tego nie zmieni. Trzymajcie okay. się ciepło, to dziękujemy, moi drodzy. Dziękujemy wam bardzo. Do zobaczenia, usłyszenia. Cześć. Na razie.